takich z piekar śląskich. Tako nietypowo rajza, 26 maja 2024. Jadymy na Kalwaria Piekarsko, tam jest Pądź, Hopów. Bez tuż zaczniemy dzisiaj od mszy świętej. Jestem z wami, bo jak kiedyś arcybiskup Wiktor, tak arcybiskup Adrian zaprosił mnie do was. Ale jestem z wami, bo jestem w kościele. A to mówi prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak. Bo tak i tu na kalwaryjskim wzgórzu, jak i na wzgórzu Lecha w Gnieźnie, w Bazylice Prymasowskiej, wyznajemy Chrystusa, Syna Twego, wespół z Tobą uwielbiamy, także Ducha Świętego, Panem naszym wyznawamy, Tyś w osobach trojaka, ale w bóstwie jednak. Prowadził, a oni sami byli wzorem do innych.
żeby mieli radość z życia wiecznego, zaś do jej rodzin o pociecha i spokój. Pożykajmy za nas samych, którzy przyszli mi sam na pąć do piekarskiej matki, żeby poradzili mi być jedno, tak jak Ojciec, Syn i Duch Święty. Zgromadzonego Kościoła i obdarzaj wszystkich ludzi potrzebnymi łaskami, który żyjesz i królujesz na wieki. Tadeum w wersji górnośląskiej, inaczej śpiewany jak na Śląsku Cieszyńskim. Ciebie Boże wielbimy. Zaproszeń tak pięknych, zwłaszcza w stulecie naszej diecezji w przyszłym roku, dołączyć jedno do Gniezna. W przyszłym roku tysiąclecie koronacji pierwszego króla Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Serdecznie zapraszam, odwiedzcie Gniezno w przyszłym roku. Pan z wami. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Ojciec miłosierdzia, przez wielką swą miłość, którą otaczał matkę swojego Syna, niech wam udzieli zdrowia duszy i ciała. Amen. Jezus Chrystus, błogosławiony owoc łona Maryi.
które staniecie się krzewicielami sprawiedliwości i miłości społecznej. Duch Święty niech umocni was łaskę prawdziwej wiary i nadprzyrodzonej nadziei, abyście idąc drogami Ewangelii doszli do niebieskiej Ojczyzny. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Śpiewajmy Boże coś Polskę. Policjanty sterują ruchem, także nieźle. No mają dzisiaj dużo roboty. Z kulitej pójści do piekar. Kochut, śląski głos. Ja idę na ulicę. No i spotkałem się z cyklistami czechowickimi, cztery osoby. Wśród nich pan Wojtek. Jadę. Jadą tam, ja pojadę tu, ale muszę się tam jakoś przedostać. Także żegnamy cyklistów, niech jadą szczęśliwie i bez jakichś tam niespodzianek, a ja kręcę dalej. Fajna ścieżka rowerowa tu jest. Słuchajcie, dzisiaj chyba bez keszowania, bo no trochę nieskoro jest. Także szybki szpil i bierzemy się ku chałupie. Bo jakieś burze mają być, więc cisnymy. A tu mamy, zdaje się, Brynica po lewej stronie, a więc granica śląska i Małopolski. Dobra. Coś okej. Widać.
Tu jakieś stare glajzy były. To wygląda, jest Blinica. Urząd Miasta Piekary Śląskie, czyli my są po tej śląskiej stronie. Granica prusko-rosyjsko. Nie wiem, co to za miejscowość tutaj jest. Widać tutaj jakieś ruiny starego mostu kolejowego. Taki oto ciekawy obiekt. Coś się te chmurki gromadzą, ale wiem, że w okolicach Andrychowa leje, że to jest dość daleko stąd. A tu rzeka Brynica. No i słuchajcie, teraz wjadamy do Małopolski. I wjeżdżamy do Małopolski, czyli do Rosji. Do Rusków. I tak dalej, i tak dalej. No to z Wojkowic wjeżdżamy do Bobrowników. Od razu gorsza droga. Ale nie są my już na Śląsku, tylko w Zagłębiu. Zaś. Ale tereny takie dość fajne tutaj wyglądają. Ale jeszcze atrakcja nas czeka. Jako to nie zdradzę. Będziemy ją okrążać w każdym razie. A jadymy w lewo. Oczywiście, no tak, no jak żeby inaczej, no trzeba było naśmiecić, nie? Worki wyciepane do krzypopki. Oj, co za debile. Nie ma nawet sensu się denerwować. Pamięci mieszkańców gminy Wawrowniki, którzy poprzez walkę i służbę na rzecz kraju przyczynili się do odrodzenia naszej ojczyzny. Bobrowniki 2019. Taki dynk, ale... No, takie widoki to są bardzo fajne. Gorzej z takimi. Nie wiem, czy to kamera wyłapie, ale w miejscowości Dobieszowice naprawdę mistrzowskie wykonanie ścieżki rowerowej. Fale Dunaju. Co chwila zjazdna posesja. I takie oto obniżenia. Z jednej strony to ja się nie dziwię tym na kolarkach, że nie chcą po czymś takim jeździć. A to jest po prostu fuszera odwalona na całego. Jestem w kościele przy miejscowości Sączów, w miejscowości Sączów. Kaźń tutaj oczywiście. No miało nie być, ale jest. Ale i też chyba będę mieć problem z pogodą, bowiem zaczyna dość fest wiać. Że to przejdzie bokiem. Jeszcze oddaję swoje miejsce, oczywiście nie pokorzę bokiem. Słuchajcie, jak żeście widzieli, tam przy tym kościele przewrócił się mi rower i bez tuż przekrzywił się mi chogot przerzutki. No to dowodzi na to, że będę musiał kupić osłona i oczywiście nowy hog. No cóż,
Wyznaczyłem sobie najkrótszą trasę do auta, 11 km. Mam nadzieję, że jak najszybciej tam dojada i w ten sposób kończymy rajza. A więc znowu mam pecha i to głupiego pecha, bo się ten rower po prostu przewrócił. A i też niestety pogoda się zepsuła, padze deszcz, także nie pozostaje mi nic innego jak tylko zrobić nawrót do auta. No cóż, no tak było. Jestem przy drodze serwisowej, tam jest autobana A1 Bursztynowo w każdym razie. Ja tym autobaną pojadę, oczywiście autem, ale powiem wam szczerze, no takiego głupiego pecha mieć. Słuchajcie, jest już pewna informacja, mam zamówiony już hok. Ja za rożek zamówił nawet dwa, ale i osłona też na ta przeciepka, dodatkowe kilogramy, gramy w zasadzie. Ale no po tak głupim pechu, jaki mieli się spotkał, no to po prostu no dajcie spokój, nie? Aha. Ale jaja. Będę przejeżdżał pod tą autobaną, ale przynajmniej fajne drogi odkryję i miejsce parkingowe. To za auto? O, słuchajcie, Uno. Taki Uno to moja siostra miała. Ale zarąbisto miejscowa na parking. Zarąbiste miejscowy tutaj są. Szkoda, że muszę rajd zakończyć. Ale najważniejsza rzecz osiągnięto. Pożykali my w piekarach. Pierwszy raz od 2 lat. A co najśmieszniejsze jest to, że 2 lata temu też mi się stała awaria. Czy tego bym nie określił jeszcze awarią, bo mimo wszystko jednak jada, ale kontynuowanie tej rajzy mogłoby się tak skończyć. Druga sprawa jest taka, że widzę kolejne ciemne chmury na horyzoncie, a więc no niestety czasem trzeba umieć ze sceny zejść niepokonanym. Tak się czasami dzieje. No, mam nauczkę, że nie może, że nie mam osłony na ta przeciepka. I bez tuż tak to się stało. No pech, wiatr zawiął. Rower się pobólił i koło się pobóliło. Chociaż tam kiedy się to stało, to rower. A tak to kurczę, zresztą jeszcze dali my są w Małopolsce. No taka głupota, no. No ale cóż, nic nie zrobimy, ryzykować nie będę. A ta niespodzianka, która miała być dzisiaj, to nie miała być taka niespodzianka. Ale nie zdradzę jej, bowiem ślad trasy sobie zostawię i mam nadzieję, że przyjada tu Kieindzy i zrobimy ta trasa, bo myślę, że warto. Będziemy lepiej przygotowani, będą kesze, ale nie będzie już mszy, no ale... No ale cóż, tak to czasami bywa. Ja do dzisiaj nie mogę pojąć, jak można mieć takiego pecha, no. Przewrócił się i się wykrzywił.
Jakby się nie przewrócił, jakby nie kloździł, to by nic nie było. A wiecie, no to jednak są nieznane mi tereny, więc nie będę jechać w ciemno, bo może się to jeszcze bardziej rozwalić, a ja będę kajsi w trzy dupy daleko od auta i może być katastrofa, nie? Tym bardziej, że mimo mnie nawet kto stąd odebrać. Zbiornik Kozłowa Góra, a ja już w tym momencie będę kończyć teraz za dogrywą telefonem. Tutaj się zaczyna też szlak rowerowy Leśno Rajza. Ja tu był. No tutaj jest na tym murku, ja. Tu jest właśnie początek Leśnej Rajzy. Ona idzie tam, jak te wały są. Także fajna rzecz, naprawdę fajny ten szlak to Leśna Rajza. A ja ze swojej strony już mam go dum. Nieco wcześniej, trzymcie się i do zaś.